Rachmistrz i rewizor Nexo, Nexo Pro. Usprawnienia w obsłudze XF. W wersji 48 wprowadzono szereg nowości w zakresie obsługi XF, która dostępna jest w laboratorium. W zapisach księgowych w KPIR, dekretach w rewizorze oraz w zapisach VAT zakupu i sprzedaży dodano pole na numer XF, tak zwany identyfikator XF e-faktury. Pole uzupełniane jest automatycznie, gdy e-faktura zostanie zadekretowana według schematu dekretacji. Podczas ręcznego tworzenia zapisów księgowych pole to można uzupełnić samodzielnie. Podczas tworzenia zapisów VAT na podstawie e-faktury w trybie ręcznym program przepisuje dane z dokumentu pobranego z XF, co znacznie przyspiesza ujmowanie e-faktur w ewidencjach zakupu i sprzedaży. Przepisywane są m.in. numer dokumentu, numer XF, daty, a także wartości faktury w odpowiednich stawkach VAT. Na podstawie NIP-u z e-faktury do zapisu wprowadzany jest klient. Od wersji 48 e-faktury można filtrować według numeru dokumentu, numeru XF notatki księgowej oraz nazwy klienta. Warto wspomnieć, że w wersji 48 dostosowano także szablony VAT do obsługi XF. Jeśli taki szablon zostanie wykorzystany do utworzenia zapisu VAT na podstawie faktury ustrukturyzowanej, to wynikowy zapis zostanie uzupełniony danymi pobranymi właśnie z e-faktury, a nie z samego szablonu VAT.